Podróż. No, zjedz. No dalej, chapnij jakiegoś. No, jest, świetnie. Pięknie, jeno. Dalej, działajcie. Nie chcecie nasionka? Trzeba użyć właśnie takiej przynęty. No, przynęta, 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 chodźcie. Co nam psu nasz prak jest znajedzony? Na to wygląda. To użyjemy niższych. Chodźcie, mam nasionko. Mam nasionko, mam nasionko. No dalej. Dajcie się zjeść. Tak, jest jeden. Dobrze widziałem, że te symbioty dają 40 biomasy. O, całkiem sporo. Dobra, jeszcze jeden. No, daj się zjeść. Dobra, może wystarczy. Szybko wracamy do poprzedniej jaskini. Tworzenie praktyka się bardzo opłaca, bo też wydają 40 biomasy, co jest bardzo istotną wartością. Też trzeba zrobić jakiegoś hydronza. Fakt daje bardzo mało, ale wodne nasionka też mogą się przydać. Żyzny teren. A tu nie zasadzimy lebronzoa, więc dajmy zwyczajne roślinki. Tu też, czemu nie? Ale spróbujmy zmusić teraz lebronzoa do większej pracy. Wyprodukuj nam nowe roślinki. Ale ty, woda mi się skończyła. Właśnie dlatego stworzyłem hydronzoa. Budzą się powoli do życia. To dodatkowe żyjątka. Pyty się tworzą. Tworzą się te języki. No, daj się zjeść. Chcę więcej nasionek. Dobrze, dobrze, dobrze. Haps, świetnie. O, przyszły symbioty. Huhuhu! Witajcie, witajcie bugi. Okej, mamy trochę wody. To znaczy, że możemy. Sporo tu się zaczyna robić. O, nawóz zdobędziemy. Z pewnością się przyda. No daj. Świetnie. Dobra. Daj nam nowe nasionka. Leć do góry. Leć do góry, znajdź swoje miejsce w tym ekosystemie. Leć, Stasiek, leć. Czy to coś tu znajdziesz na siebie? A, do tego też pomożemy. Aha, temu się udało dostać. Ten jeszcze szuka domu. Chyba właśnie mu znaleźliśmy. Hop. Dajesz. Radzi sobie? Nie. Trochę to ciężko jest.
nasionkowych. Właśnie fajnie, że jest nasionko, które nie podlega takim zasadom, jakie znaliśmy wcześniej, ale no trochę jednak przydałoby się, żeby kontrola nad nim była dość trochę lepsza. Wykorzystajmy nawóz, który mieliśmy tu gdzieś. Jest nałożony teren. O! Dostaniemy jeszcze więcej nawozu. Mhm. Poczekajmy chwilę. Nie. Tak. Nie mamy Lapraxa. Pomyślmy, co zrobić. Bo tu jest sporo do ogarnięcia. A, kolejny nawóz? Czy to będzie nowy wpytał? Chyba nowy wpytał. Dobra. Użyjmy nawozu na tym. Aha, 15. Dodatkowe. Teraz będzie też trochę nawozu. Mhm. Świetnie. Kolejne nasionko. Hop. Coś może jakiegoś lebrądza do pracy, bo przydałoby się jeszcze trochę stworzyć. Ile tu się dzieje. Srebrne otwarte. Jedno z nich. By tak te wszystkie pyty przeprowadzić do Praxo, albo zasadzić gdzieś Praxo. O, kolejny nawóz będzie. Jeżeli nie wpadnie nam do... Wpadłem. Hop. Do góry lećcie, maluchy. Ktoś was musi zjeść. O, wielkie nasionko. Przyda się. Rozwalone, zjedzone. W złym miejscu postawiłem te Praxo. Bardzo złym. Teraz będę musiał je jakoś tutaj... dociągnąć. Trochę nawozu jeszcze. Mamy 3 punkty. To się przyda, na pewno. Okej. Okay. Tu są pyty, można spróbować, to nie... O! Ten już idzie w naszym kierunku. W zamierzonym kierunku. Kurde! No, daj się zejść. Jesteś już bardzo blisko. Nie! Uciekł. Co ja mam, rancho założyć czy co? Dobra, próbujemy maksymalnie się... Hop, dobra, trochę przeszło. W złym miejscu. Tak za ustawione. Dobra. Ucieka. Teraz skoczcie. Okej. Nie idzie.
Że raz było blisko. Praca z przyrodą. Raczej chodź. Skoro jesteś taki łasy. Chodź. Tyle tutaj zmarnowanego potencjału. Zaraz mnie to zdenerwuje. Kurde, krążę wokół wszędzie bez przerwy, próbując zdobyć jedno nasionko Pragzoa i wszystko, co robię, to się nic nie udaje. Zmiana taktyki, trzeba się na chwilę znowu wrócić do tej jednej jaskini i zdobyć co wszystko, co potrzebujemy. Tutaj będzie przynajmniej łatwiej. No, chodźcie. Dla was pyszne nasionko. Pięknie. Okej. I powinno być to też tu. Chodźcie. Chcecie pyszne nasionko? No oczywiście, że chcecie. Dajcie się złapać. No. Tak. I tak. Dobra, wracamy szybko. Nie ma co tracić czasu. Ciekawe, które cel będzie się otwarło. Dobra. Jesteśmy z powrotem. I gdzie tutaj jest naj... Ej! Moje nasionko. Gdzie tu jest najwięcej pyt? O, tu będzie. Między innymi. Wykorzystajmy każdy tutaj. Każdy zakwaszone terytorium, żebyśmy mogli stworzyć Pragzo. Okej, kolejne. Nie! Wynocha. To was nie dotyczy. To znaczy będzie dotyczyło, ale później.